Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Jestem jednak w Batcave jeszcze, ale spokojnie. Już lecimy sobie do Barley, aby zająć się właśnie... No, może nie przekaźnikami, chociaż nie powiem, akurat jeden jest zaraz obok, to się go zniszczy. Ale wiecie o co chodzi, nie? Lecimy z fabułą. Ale zanim da się zrobić po drodze, to przyjaźni właśnie. Ach, nie tak, SSD-ek. Bum. Fuck you! No, are you fucking serious? Okej, okay, skok kamery teraz dziwny. Znaczy nie tylko kamerę, całego modelu postaci. Okej, okay, wpadnie level, na szczęście. Pograłem sobie poza nagraniem trochę na treningach i udało mi się zgarnąć łącznie jeden punkcik, który wpakowałem sobie tutaj. I tutaj teraz. Chociaż może nie, może lepiej nie. Zainwestuję w ten atak z lotu szybującego, bo to jest coś, co się naprawdę może niejednokrotnie przydać, a ten system antytermowizyjny też by się przydał. Chociaż mówię, no bardziej wolałbym już ulepszyć maksymalnie co mogę tutaj, niż się skupić na niewidzialnym, ale w sumie jak potem sobie odblokuję więcej map wyzwań, no to więcej zabawy to jest. To jest gdzieś ten przekaźnik, to się go zniszczy od razu. Gotcha. Dobra, wskakuj. Tyk. Gdzieś jeszcze był przed komisariatem. You'll need to find a way to sneak in that won't attract attention. Otherwise, you'll never make it to the server room. Understood. Thanks. Okay. Na szczęście mam już ulepszony... All units, getting calls about a disturbance. Stand by for location. No ja pierdzielę, naprawdę. Kimże jestem, żeby się tym nie zająć, nie? Okay, też widzę, że to nie będzie jakieś mega wymagające. Wow, dzięki ci kamero za naplucie mi w ryj. Dobra, ciebie żegnam, bo chcę najmniej czasu na przeznaczenie na tę walkę, ile mogę. Ha, ja wciskający kontrę, gra znowu mają co wyjebane. Z komentarza na coś się stało, nie? Dobra, trudno. Dobra, tak. Myślałem, że mam, że nie atakują, ale na szczęście nie. Dobra, na górę. Tutaj jeszcze. I tutaj. Oh,
wózek! Wolicie na dno! Agatysto! Dobra, to powinno zaliczyć wyzwanie mrocznego rycerza a propos batarangu, żeby gościa wywabić i przewrócić i wykonać przewrócenie. No a teraz tylko dokończyć dzieła. Jeszcze ktoś? Halo? To już wszyscy chyba, nie? Trzeba dalej muzyczka gra. Jakby ktoś tu jeszcze został. Tak jest pusty, halo? Dobra, wchodzę do środka i mam nadzieję, że dostanę punkty, nie? Normalnie. A taki chuj! Super, czyli cała akcja poszła się jebać tak naprawdę. Bo liczyłem jeszcze jakiegoś nie wiadomo kogo tak naprawdę do całej sytuacji. Love to go take a look, but, you know, my shift's over. Loeb understood. The problem is Gordon ain't a team player. Yeah, how's he expect us to survive on a cop's out? Somebody ought to lay boots to him. Show him how we do things in Gotham. Sign me up for that. This won't be easy, but if I'm going to access the National Criminal Database and find out what happened at Lacey Towers, I need to find the server room without being discovered. Czyli po prostu musisz zrobić swoją specjalność. Zakraść się. So far, Waylon Jones has been processed, and we're following an anonymous tip on Deathstroke's location. We've got a ways to go before sunrise. There's 8 assassins in town tonight. From the info we've been gathering, they're among the most dangerous criminals on record. Period. After interrogating Waylon Jones, we've learned that they're all competing for a huge bounty, which Black Mask has offered for the head of the Bat. Where do I sign up? Yeah, I thought he was a ghost. All right, cut the chatter, people. Our goal is to ensure order in this city. So our number one priority becomes bringing in the Bat before these assassins get to him. Now, the closer it gets to morning, the more desperate the assassins will grow. And if he's still out there, the more damage they'll cause to the city as they try to find or attract him. All right, dismissed. Ciężko się z Gordonem nie zgodzić. James? Nie wydawiam na drugie imię. Chyba Wallace? Tak mi się wydaje. Gordon? Kapitan policji, jeden z nielicznych uczciwych gliniarzy w Gotham, pragmatyczny i przestrzegający przepisów, korupcja w policji stanowi zagrożenie dla jego kariery, a może nawet życia. Gordon został wyznaczony na szefa grupy specjalnej, której zadaniem jest schwytanie Batmana. Zadanie to traktuje poważnie. Batman nie jest przyjaźnie nastawiony do policji. Przy spotkaniach z funkcjonariuszami należy postępować wyjątkowo ostrożnie, szczególnie, że wielu z nich jest przestępcami na usługach Czarnej Maski, Pingwina albo i gorzej. Do tej pory kartoteka Gordona jest czysta, jednak należy obserwować, czy jest on człowiekiem godnym zaufania. A właśnie, prawie Anarkiego, który miałem wam pokazać w poprzednim odcinku, a o tym zapomniałem. Prawdziwe nazwisko. Nieznany aktywista polityczny. Złopcja. Anarki. Samozwańczy głos ludu. Ekstremista, który nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć zamierzony cel. Postrzega korporacje i rządy jego jako wrogów, których trzeba zniszczyć. Rosnące poparcie wśród młodzieży i rozczarowanych.
No i profil jest krótki, więc mogę poczytać też. Anarki chce oczyścić Gotham z korupcji, jednak stosowane przez niego metody wiążą się z bezsensownym niszczeniem. Jego idealizm i wysokie mniemanie o sobie praktycznie uniemożliwiają dyskusję. Trzeba stawić mu czoła i zamknąć go za kratami, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta, zachować ostrożność. Trochę dziwnie ten akapit jest ostatnio sformułowany, ale dobra, znaczy akapit, te dwa słowa. Tak, a propos... Anarki prawdopodobnie został przed wydarzeniami z Arkham Knight zeżarty przez Killer Croka. Miałem o tym wspomnieć, kurde, a propos, bo jak latałem po mieście, po Gotham City, to znalazłem takie miejsce właśnie daleko tej kryjówki Croka w tej latarni. Znalazłem takie miejsce, gdzie jest urwana poręcz i jest znak Anarkiego, jakby wiecie, już tak lekko zaczęty, nie? Narysowany, albo prawie narysowany, tylko nieskończony, że go nie widać tak normalnie, czy coś takiego. Da się raczej domyślić, nie? Znaczy, sama poręcz też nie obawia, że mógł wpaść do wody, jednak mógł przeżyć, nie? No, ale niestety nie, bo niedaleko tego napisu są takie wielkie ślady po szponach właśnie Kroka, więc... No, Anarki raczej w spokojnej starości nie dożył. Yeah, well, they were supposed to be guarding a crime scene, not Gavin. No wonder the bat got the drop on him. Yeah, tell him to keep their eyes open next time. Must you be so brutal, sir? These are city employees. They're as corrupt as they come, and they're in my way. I wish you'd think twice about that approach, sir. You never know when you might need their help. At any rate, your objective is the GCPD server room. I've marked it on your map. No, od skorumpowanych gliniarzy ciężko jest przyjąć pomoc. A właśnie, a propos wyzwania... Nie. Oczywiście, że nie zaliczyło. A dlaczego? Bo oczywiście nie zaliczyło mi całego... Bo nie zaliczyło mi całej tej... Bo nie zaliczyło mi w ogóle całego podejścia łowcy. What I saw is what I saw. What are you on? I dumped and cleaned 3 days. Like I said, things float down out of nowhere. Huge wings, and claws. They're like Booty's dog tanks. Paralyze those bastards. Paralyzing dark things? What, you think I'm a schmuck, huh? I look like a schmuck to you? No. I ain't saying that. Oh, he's definitely on something. I got a guy in lockup who can sell whatever he's carrying. Yeah, in a minute. Gotta get his story straight first. Now, let's go through it again. Wow, widzę, że naprawdę policjanci to kurde... Nic tylko kochać policję w tym Gotham, nie? A ludzie potem się dziwią, że policjanci nie są szanowani. A niby za co, skoro reprezentują sobą takie, a nie inne wartości. Że wolą się nawalić, czy tam naćpać za nim. I won't stand a chance against that many armed men. I can use Deathstroke's remote claw to pass above their heads undetected. Etam. While you chokers were playing cleanup for a black game, I was making us some money. I worked out a deal with our pal Black Mask. If any of us can get that before the assassins get to him, we get the bounty. All 50 million. I need to silently take down that guard in order to move on. How are we gonna keep this from Gordon and the rest of the force? Well, for starters, you're gonna keep your damn trap shut. Anyone else? Sir, what about the assassins? Will they see us as competition? Yeah, I didn't sign up to be on those guys' hit list. Look, y'all put your lives at risk when you signed up for SWAT. Now, you wanna make the big money, you're gonna have to accept bigger risk. That's how it works. Anyone wants out, can hand me their badge. Didn't think so. We good to go? Wait, Brandon! How do we know Black Mask will keep his end of the deal if we do kill the Bat? He's good for the cash, trust me. And I know where he's stashing it. If you know where he's got the cash, why don't we go get it? Because the last thing we need is a war with Black Mask and his men. Come on, guys, let's do this.
takie osoby, i taka osoba jest szefem SWAT-u. Howard Brandon, porucznik SWAT. Zbytnio lubiący pociągać za spust szef policyjnej jednostki specjalnej. Regularnie wymusza informacje oraz zastrasza przestępców i niewinne osoby. Jeden z najbardziej nieuczciwych gliniarzy. Strzelec wyborowy, sprawdza umiejętności walki taktycznej. Brandon uosabia wszystkie negatywne cechy policji, bierze łapówki od niemal każdego większego gangu w mieście. Ponadto dręczy słabszych, wymuszając pieniądze przez zastraszenie. Brandon był protegowanym Loba, ale po jego śmierci będzie się starał zapewnić sobie awans w inny sposób. Nie ubiega się o stanowisko komisarza, ale z pewnością dopilnuje, żeby kolejny komisarz utrzymał powiązania stworzone przez Loba. Ja. No, raczej nie Gordon. What if Captain Gordon allowed all the perps in the holding cells to go free? You mean we set him loose? Little prison riot, right here in GCPD. Makes him look like he doesn't have control, right? Like it. How do we make it happen? Let me think a minute. Figure something out? I'm still thinking. Calm down. Gleba. No tak, tędy. Co my tu mamy? Przesłuchania. So what does this disruptor of yours do? Little bit of this, little bit of that. Mostly though, it does a whole lot of none of your damn business. Oh, you want to play it like that? All right. Maybe I'll have the guys over at Evidence Lockup take a look. They can get kind of rough, though. Hope it's not fragile. You want to play hardball, buddy? How's about I tell my cousin at the Gazette about the payments you boys been extorting from Penguin and the like? Scum like you's got a cousin at the Gazette. You expect me to believe that? Don't see you calling Evidence Lockup now, do I? You cops are all the same. You ain't getting nothing out of me. Like I said, I got all night. You and me both, pal. A ja nie, więc pozwól, że trochę to przyspieszę. Not you again! No to co, pogadamy? Talk, or you won't be walking anywhere, ever. No way! You gotta answer for dropping me off that rooftop, buddy! No, you have to answer to me. How does this disruptor work? Ask one of the pigs! They got it in Evidence Lockup! How about we take a little walk up to the roof? Okay, okay, you win! It jams weapons, overrides electronic locks, all right? Now you gotta let me go! How'd that work out for you last time? No i to jest, wiecie... No, Richard LeBlanc. Oczywiście zaś się pomyliłem. Tutaj jest. To już tylko dla was po prostu. Opis. To jest oczywiście po prostu powiedział nam, gdzie możemy znaleźć kolejny z naszych gadżetów. If he's gonna wipe things clean, he should start with you. Good one. A pozwólcie, że się włączę do walki, co? Yourself to a shelter. You kidding? That's where they round us up. You don't get it. Anarchy gets it, but you? You don't get it, man. Stary anarchy to już siedzi pewnie w pudle, więc... Nie, kto to czego nie kuma, nie? Are you listening to me? I don't care what's going on out there. I gotta deal with this problem. I don't
give this bastard what he wants, he'll send the tape to the press. What the hell am I supposed to do? That's the best you got? How am I gonna whack him if I don't know who he is? Guy's a mystery, complete friggin' enigma. Yeah, great advice. Thanks. No niestety, było kurde chłopie. Się troszeczkę uczciwiej wróć, było uczciwiej zarabiać na życie. Dobra, ale za to teraz może się uda. Bo za chwilę będzie kolejne pomieszczenie łowcy. He is the worst kind of criminal. The kind who thinks their actions are justified. Who acts completely outside the system. The system is broken. Barbara, wait. No, Barbara nie ma chyba lekko, nie? Ze swoim ojcem. Dobra, moc nie, ale zasięg chyba mam na tyle. Tak jest. Się może tym od razu zająć. Okej. Będziemy z tego piku. I dobra. Mamy zapis, zaraz będzie kolejne pomieszczenie łowcy. To zobaczyłbym sobie na szybko teraz te wyzwania. Jak to wygląda. Wywab sonicznym i przejdź bez używania trybu detektywa. Dobra. To spróbuj zrobić oba cele naraz. Co? Wiecie, to troszkę trudno. Okay. Gotham, the filthiest little town I ever loved. Gotcha, Yosha. With Loaf gone, maybe some positions will open up and I'll finally make full detective. Think I owe Black Mask a favor. Damn it! Stop letting him do that! Watch. He's still breathing! Barely. I need backup. Na górę. Come on, man. Let's teach him a damn lesson. Mówiłeś coś? Like this guy knows police tactics. Sorry, that was the discretionary fire. The bat got someone. Didn't I tell you to watch your corners? Siema. I got him. God damn it. Nie, jak już to robię bez detektywa, to chcę to zrobić jednocześnie bez wykrycia. Bo to jest jeszcze trudniej, bo to jest podwójna trudność wtedy. Between Christmas Eve and the storm, the streets are all clear for the weirdos to play. Gotta make full detective next year. That's where the real money is. Sound off! The bat just took one of you down! Jak ten typ mnie nie widzi? Nie wiem, ale z chęcią z tego skorzystam. No fuck you! Jezu, tak dobra akcja! Ale nie lubię takich sytuacji. All your asses are bumped down to traffic. GCPD will match any gang out there, pound for pound and pound. These freaks out tonight, I just don't get it. That's a Batman!
Nie. Serio. Akurat jak sobie go odpuściłem, to postanowił mnie stamtąd zauważyć. Wali się na ryj. Wow, akurat ten się odzywał, no nie wierzę. Jak se już mogłem czegoś posłuchać, nie? O. Super, kolejny. Sir, I found him. We need EMTs here now. This guy needs an ambulance. Wy zaraz też jej będziecie potrzebowali. Tell you what, he's not sneaking up on me. Remain down! Fan out, fan out! Nie podkradnę się, a chcesz się założyć? Damn it! Stop letting him do that! Somebody call this one in! We need some backup! Gonna make an example out of this freak. Okej. To jest dwóch ostatnich. Dobra, może nie dwóch ostatnich, ale jest. To są to ostatnie typiarze. Niech sobie tu wisi. Ten też. Trochę. Trochę nie wyszło. Dobra. Ilu ich tu jeszcze jest? Tak, to jest ostatni, no to muszę. Dobra, nie jest ostatni jednak. Tu jest dwóch, tu jest jeszcze jeden. Stary, miałeś ich tu chyba na oko już masz... Na oko ich tu masz tak z, nie wiem... Z sześciu albo siedmiu ich tu miałeś, a co teraz? No właśnie. Zapraszam pod sufit. No i został mi tylko ten. I chyba za wcześnie rzuciłem. No idź, usłysz to. Stary, ty aktualnie srasz pod siebie, więc nie jesteś żadnym wyzwaniem. Dispatch, come in. I got multiple officers down from unknown contact. Need additional units now. Disappointed, don't even come close to how I feel right now. Random, ty tak nie kozacz, bo sam nie dasz sobie rady ze mną. W dupie, nie przyjdą. Never seen anything like this before. I'm gonna freaking kill you, you hear me? Wiesz, to jest zabawne? Fakt, że mnie bawi aktualnie jego zachowanie. Masz odznakę i co z tego? Jak w dupie cię mam. You like the darkness? We got a deep dark cell for you, you bastard! You know what, Batman? He's yours. Take him. Makes me sick. Why has he sent more units? Oh no! Dobra, teraz jakie muszę przewrócenie wykonać? A, jakiekolwiek. Okej. Okay. Dobra, no to... Found something! Think I'm onto him! Guy's got advanced tech. Hello! Hey! Whoa! Okej. Dressed in black and has
Dalej. Chcę zobaczyć zaliczone wyzwania. Nie. No nie gadaj, że nie zaliczyło. You gonna be fucking kidding me. Aha, bo muszę tak 3 razy zrobić. Aha, to ma takie... Czemu to nie jest powiedziane? Ja pierdzielę, już mogę mieć dwa wyzwania zanim zamachę mogłem zrobić. I'll leave that for the boys in SWAT. Why's that? Ain't you heard? Brandon made a deal with Black Mask. They're trying to kill the Bat and collect the bounty. You gotta be kidding me. Gordon know about this? Probably, but what's he gonna do? What can he do? Hell, he's lucky if Brandon and those guys ever listen to him. This department is so screwed. Hey, how do we get in on the bounty? Nijak. Come... No, tak jak widzicie na górze jest zagłuszacz, więc nie... zakłócacz, więc niestety, ale... Niczego tu nie zdziałam. They're using a security protocol I'm not familiar with, and the windows are reinforced glass. The disruptor in the evidence locker might do the trick. No. We got trouble. Ten ragdoll. Alfred, I can't access the evidence locker. I need an alternate route. The evidence locker, sir? Well, according to these schematics, it adjoins an old elevator shaft which you can access via the infirmary. You should be able to break in from there. I've added it to your map. Dobra, no ale w tym... Chociaż dobra, bo to powinno być w miarę szybkie, więc tym się jeszcze możemy zająć w tym odcinku. No bynajmniej żeby na tyle, żeby dojść do zakłócacza, nie? I to jest wszystko. A na powrót już będziemy szli w kolejnym materiale. You want a riot? Let me out. Easy, Tiger. There's cameras around here. We ain't letting no one out. He's got a point. Let this lunatic loose. It'll be freaking pandemonium in here. I said, let me out. Like I said, we ain't letting no one out. But ain't no harm in telling him about that latching mechanism on the door there. That one we just had repaired? Well, to be honest, I don't know how well it was repaired. If I was you, Biggs, I'd get going. We'll be out of your way soon enough. Raczej nigdzie nie pójdziecie. Czemu mi przerwał kombinację? Miał walnąć w typa i go rozwalić, a zwalnęło w gaśnicę. Nie, nie wszedłem po nagrodę za własną głowę. Good, you made it to the infirmary. Now look for an entrance to an old elevator shaft. That will take you to the evidence locker. Got it. No to żerujemy. Wtedy ten żel jakby rośnie sam, nie? W ten kształt nietoperza. Z taki, wiecie, z takimi większymi detalami, mówiąc krótko.
Dobra, tym się zajmiemy jeszcze za chwilkę, tym prądem mówiąc konkretniej. Bo właśnie tutaj jest coś, czym warto się zainteresować. No a konkretnie mówiąc po prostu pakiet Enigmy. Tylko wiadomo, trzeba dolecieć. Fun fact, jeśli bym teraz cofnął do Batmana ten batarang, net naelektryzowany, to nic mu się nie stanie. No, w ten sposób mam darmowy pakiet Enigmy. Tak dla pokazania. Pyk. Po prostu łapiemy sobie go z powrotem. I to jest tyle. No i mamy kolejny gadżet, czyli zakłócacz. Now I should be able to bypass the security on the server room door. No, tylko jest to oczywiście tak naprawdę prototyp zakłócacza. Ale powiem wam, że tak szczerze mówiąc, chyba najbardziej wolę tę opcję od Foxa. Wiecie, taką składaną ala snajperkę, powiedzmy. Z strzałkami namierzającymi i z zakłócającymi. Najbardziej mi się chyba spodobała póki co. Priority 1 alert. Hearing reports of a prisoner disturbance in holding cells. Emergency protocols engaged. No i po tej wiadomości usłyszycie, że będzie drobny rozpierdol, jak będziemy wracali. Ale to nic. W takim razie ode mnie to będzie tyle. My widzimy się. Nie wiem, czy to zrozumiałem teraz, ale jeśli coś mówiła, że to moja wina, to nie. Ale chyba prędzej coś, że jak najszybciej trzeba stłumić zamieszki, czy coś takiego. Dobra, never mind. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Cześć!